piątek 8 czerwca przyniesie nam wyczekiwaną premierę. Wcześniej jednak obejrzeć będzie można komedię Wyszczekani o 11.30, 15.00 i 18.45. Futrzaki ruszają na ratunek o 13.15, Bella i Sebastian 3 o 16.45. A wieczorem o 20.30 Zimna wojna. Dramat Pawła Pawlikowskiego, zdobywcy Złotej Palmy na tegorocznym festiwalu w Cannes w kategorii reżyser. Poprzedni film Pawlikowskiego, Ida, zdobył Oscara za film nieanglojęzyczny. Zimna wojna jest dowodem na to, że polska kinematografia nie odstaje od tej światowej. Dedykowany rodzicom Pawlikowskiego film opowiada historię wielkiej i trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie potrafią być ze sobą, a jednocześnie nie mogą bez siebie żyć. Ubrany w piękne czarno-białe zdjęcia Łukasza Żala, otulony doskonale dobraną muzyką, folklorystycznymi przyśpiewkami, jazzowymi standardami czy poezją śpiewaną, film jest pozycją obowiązkową na liście filmów do obejrzenia w tym roku. W rolach głównych zobaczymy Joannę Kulik, Tomasza Kota, Agatę Kuleszę oraz Borysa Szyca. Spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie. Mnie matula zakazała, ojojoj, żebym chłopca nie kochała, ojojoj. A ja chłopca chaps za szyję, będę kochać póki żyję, będę kochać. Sobota i niedziela. Wyszczekani o 11.30, 15.00 i 18.45. Futrzaki ruszają na ratunek o 13.15. Bella i Sebastian 3 o 16.45. Zimna wojna o 20.30. Od poniedziałku do środy o 15.00 Wyszczekani, o 16.45 Bella i Sebastian 3, o 18.45 ponownie Wyszczekani, a o 20.30 Zimna wojna. Czwartek. 12.30 Bella i Sebastian 3, 14.30 i 16.15 Wyszczekani, 18.00 Zimna wojna, 20.15 Wieczór kinomaniaka, a w nim 120 uderzeń serca. Uhonorowana i nominowana do wielu nagród filmowych francuska produkcja poruszająca tematykę walki środowisk LGBT ze zmową milczenia wokół epidemii AIDS, jaka zbierała w latach 90. we Francji żniwo przy cichej zgodzie rządu i koncernów farmaceutycznych. Nous vivons le sida comme une guerre invisible aux yeux des autres. Pourtant, nos amis meurent et nous ne voulons pas mourir. Nous nous battons contre ceux pour qui l'épidémie est une aubaine car elle tue depuis plus de 10 ans dans l'indifférence générale. Je vais résumer la situation. Melton Farm a décidé d'orchestrer une pénurie de traitements afin de faire parler de sa nouvelle molécule. Et dans ces filets d'annonce, on va augmenter la pression et on obtiendra de toute façon les médicaments pour les gens qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre. Il faut inverser le rapport de force. C'est pas nous qui avons besoin des labos, c'est eux qui ont besoin de nous. Tu vois bien qu'on n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements. Ensemble, nous pouvons construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combative. Je risque pas de choper votre connerie de sida, hein. Je suis pas pédée. Ah. À Actes Paris, nous avons choisi d'affirmer le sida comme un défi. Vous pouvez le relever avec nous. Rejoignez-nous. Bah, moi de ma vie, je suis ses remplos, c'est tout. Voilà comme ça se résume.
Partnerem programu jest agencja reklamy Multimedia Partyzantów 34A w Puławach. www.multimedia.net.pl